W poprzednim filmie pokazałem Ci, jak utworzyć część wielobryłową w jednym projekcie FreeCAD, a w tej lekcji pokażę Ci, w jaki sposób można te bryły względem siebie ustawiać. Ja nazywam się Damian Lewczuk i zajmuję się szkoleniami z zakresu obsługi systemów CAD/CAM i przypominam, że FreeCAD jest w pełni darmowym systemem CAD 3D, który możemy wykorzystywać zarówno do zastosowań hobbystycznych, jak i do zastosowań komercyjnych. I jeżeli chcesz poznać FreeCAD, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu FreeCAD Podstawy Modelowania 3D i link do tego szkolenia znajdziesz w opisie do tego filmu. A teraz przejdźmy do lekcji. I okej, mamy utworzone dwie bryły w ramach jednego projektu FreeCAD i jak to zrobić pokazałem w poprzednim filmie i teraz te bryły względem siebie możemy tak naprawdę dowolnie przemieszczać w ramach tego projektu. I aby to zrobić, zaznacz bryłę, którą chcesz przemieścić, przejdź do zakładki Placement i tutaj masz opcję Pozycja. I teraz zmieniając wartości współrzędnych X, Y, Z, możesz tę bryłę dowolnie ustawiać w obszarze roboczym. Co więcej, możesz też tę bryłę obracać. W tym momencie, jeżeli chodzi o kąt obrotu, to wybrana jest oś Z i jeżeli chodzi o obracanie tego krążka, to nie jest to tak dokładnie widoczne, ale przejdźmy na bryłę numer 1 i mamy oś obrotu ustawioną jako oś Z i teraz zmieniając kąt obrotu możemy tę bryłę względem osi Z obracać. Jednak jeżeli chciałbyś obracać bryłę względem innej osi, ja tutaj najpierw wyzeruję sobie obrót wokół osi Z, to możemy zmienić oś obrotu. Tutaj przy osi Z stoi jedynka i to oznacza, że oś Z jest osią obrotu. Wybierzmy tutaj 0 i jako oś obrotu wybierzmy na przykład oś Y i tutaj ustawmy jedynkę i teraz możemy obracać wokół osi Y. Ja wpiszę tutaj obrót o 90 stopni, OK. I teraz ten krążek po prostu chciałbym umieścić gdzieś w obszarze tego prostopadłościanu, więc przechodzę na zakładkę Pozycja. Tutaj najpierw ustawię się w widoku od przodu. Ustawię się najpierw w osi Z, tak mniej więcej. I teraz oś X. OK. Zmieńmy widok, na przykład z tej strony. I teraz jeszcze oś Y. Ustawmy w taki sposób. Jak widzisz, proste narzędzie, ale bardzo użyteczne. W ramach jednego projektu utworzyliśmy dwie oddzielne bryły w różnych miejscach w obszarze roboczym i korzystając ze zwykłego przesuwania, ze zwykłego obracania, ustawiliśmy te bryły względem siebie w taki sposób, w który chcieliśmy ustawić. I okej, coś takiego może być naprawdę użyteczne, a inną użyteczną rzeczą mogą być operacje łączenia i dzielenia brył. I to, jak to zrobić, pokażę Ci w kolejnej lekcji. A w tym momencie zachęcam Cię do udziału w szkoleniu FreeCAD Podstawy Modelowania 3D, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu.